Marcin Mroczek przeżywa śmierć kolegi z Planu M jak miłość. Przejmujące słowa. Marcin Mroczek w M jak miłość gra od początku emisji, czyli od 2000 roku. Już w pierwszych odcinkach mógł poznać Andrzeja Presixa, który ostatecznie został jego serialowym teściem. W rozmowie z Faktem Mroczek zdradza, jaki prywatnie był zmarły w sobotę aktor. Andrzej Presix zmarł w sobotę 2023 roku. Aktor miał zaledwie 74 lata. O jego śmierci poinformowano na stronach ZASP. W serialu M jak miłość wcielał się w Zbigniewa Filarskiego, czyli ojca Kingi z Duńskiej, którą gra Katarzyna Cichopek. Aktorka na swej stronie pożegnała przyjaciela z Planu i wyznała, że jej serce jest w żałobie. Równie jak ona śmierć Presixa przeżywa Marcin Mroczek. Marcin Mroczek opowiada o pracy z Presixem. Andrzej to był wspaniały człowiek, nie dość, że wspaniały aktor, to też właśnie cudowny człowiek. Kropka. Zawsze służył nam pomocą, dobrą radą, zawsze mogliśmy pogadać na każdy temat. Tryskał też energią i dowcipem, razem z Emilienem Kamińskim tworzyli wspaniały duet zarówno na ekranie, jak i poza nim. A praca z nimi sprawiała nam olbrzymią frajdę i przyjemność, bo była okraszona wieloma dowcipami, historiami z ich życia, mówi nam Marcin Mroczek. Aktor przyznał też, że Andrzej Presix prywatnie był zupełnie inną postacią niż grany przez niego Zbigniew Filarski. Andrzej był zupełnym przeciwieństwem postaci, którą grał w serialu. I to było w nim cudowne, że potrafił fantastycznie wejść w rolę. Widzowie mogą go postrzegać przez pryzmat roli, jaką grał, a w rzeczywistości był zupełnie odmiennym człowiekiem. To też świadczy o jego wybitnym aktorstwie. Było naprawdę czymś fantastycznym obserwować go w pracy, podsumowuje Mroczek.